Tylko z tobą chcę być, yeah. Tylko z tobą chcę żyć, oh-oh. Chcę być twoją naj. Radia Jar. Gościem w studiu Radia i Telewizji Jart jest królowa polskiego disco etna Joasia Kaczanowska. Witam, Joasiu, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Małe dementi od razu na początku, nie lubię, jak mnie tak się przedstawia. Jest to bardzo drażliwy temat w disco polo. Ja po prostu jestem etną, tego mi nikt nie odbierze i nie potrzebuję tychże tytułów, po prostu potrzebuję uznania publiczności. I to uznanie jest obecne praktycznie na każdym koncercie i z tym uznaniem spotykamy się również w Radiu Jart. Ale ten tytuł jakby nie było przewija się, bo ostatnio przeglądałem artykuły na twój temat i muszę przyznać, że praktycznie w każdym z nich to sformułowanie jednak się pojawia, więc chyba fani nie mają nic przeciwko temu, a ty też, jak sądzę, nie gniewasz się. Nie gniewam się, bo no cóż, skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest inaczej. W jakiś sposób to moją próżność podbudowuje. Niemniej też często powtarzam w wywiadach, że królowa może abdykować, można ją ściąć, przegonić i tak dalej. Ze stanowiska etny nikt mnie nie zdejmie, także tak jak powiedziałam, jestem etną wybuchającym wulkanem, bo jestem bardzo energiczna. Całe szczęście to nie jest żadne pejoratywne określenie, bo wtedy byłoby zdecydowanie gorzej. Joasiu, za nami lato, które było zapewne dość wyczerpujące w twoim przypadku. Powiedz proszę, co pochłonęło najwięcej energii, jeżeli chodzi o twoje życie zawodowe?
Rzeczywiście, tak naprawdę lato jeszcze dla mnie nie skończyło się w sensie koncertowym, w sensie sezonu koncertowego, ponieważ wrzesień to jeszcze jest okres plenerowych koncertów. Od maja praktycznie w trasie jestem od czwartku do poniedziałku. Pokonuję 1500-2000 kilometrów w 2-3 dni. Czasem nie ma kiedy zjeść, niedospana jestem, no ale na scenie scena zobowiązuje, zawsze staram się wyglądać nienagannie, no i przede wszystkim tryskać energią, żeby zarazić nią fanów. I tutaj w tym momencie właśnie chciałabym też podziękować bardzo moim rodzicom, mojej mamie, memu tacie za to, że tak mogę być dyspozycyjna w swoim zawodzie, ponieważ mam małe dziecko i Kazik zawsze zostaje pod opieką moich rodziców, także bardzo, bardzo wielkie podziękowania składam w tym momencie moim rodzicom. Myślę, że rodzice są z tego powodu nawet szczęśliwi, że mogą spędzać z nim więcej czasu niż byłoby to w innym przypadku. Tak, do tego stopnia, że mój syn nawet kiedy jest z nami w 3-4 dni w tygodniu, to pyta, czy może zadzwonić do babci, bardzo tęskni, także służy mu jak najbardziej opieka babci i dziadka. Powiedz proszę, czy takie kilkudniowe wyjazdy, taka ciągła trasa, to nie jest męczące? Da się to jakoś przetrwać? Na pewno tutaj takim argumentem pozytywnym w tej całej specyfice mojej pracy jest fakt, iż moim tour menadżerem jest mój mąż, zatem na pewno nie cierpi tutaj moje małżeństwo, chociaż z drugiej strony pojawia się kolejny negatyw, jestem z moim mężem 24 godziny na dobę. Zapytajmy słuchaczy, które małżeństwo by to wytrzymało i jak długo by przetrwało. Czyli macie siebie nawzajem na oku przez całą dobę, tak jak powiedziałaś, i praktycznie przez cały tydzień. Tak, pilnujemy się nawzajem, ja bardzo pilnuję mego męża, a mój mąż pilnuje mnie. Tak zupełnie poważnie to uważam, że nikt siebie nie upilnuje, nikt nikogo lepiej nie upilnuje, tak jak siebie samego. Także to jest jeden atut mojej pracy. Natomiast generalnie wbrew temu, co widz może oglądać, czyli tą stronę już stricte sceniczną, to jest to bardzo ciężka praca, bo tak jak powiedziałam wcześniej, pokonuję tysiące kilometrów, nie ma momentami czasu naprawdę zjeść jakiejś chwili wolnej odpoczynku. Plan koncertowy jest wypełniony, ale tutaj też takim łagodzącym czynnikiem jest to, że ja nie traktuję tego jako pracy, tylko jako pasję. To jest moja pasja, to co robię, bardzo to kocham, spełniam się w tym i oczywiście no, w tej pasji jestem obowiązkowa, punktualna i tak dalej, natomiast nie traktuję tego w kategoriach pracy. Ojejku, budzik dzwoni, muszę jechać.